Grecy do Troi weszli dziś. Jak sądzę, miasto rozbrzmiewa od sprzecznych okrzyków. W jedno naczynie ocet i oliwę wlej, a zobaczysz, że są to wrogowie. Tak więc inaczej brzmią głosy zwycięzców i zwyciężonych. Gdyż jedni przypadli do ciał swych braci i dzieci, a inni do zwłok rodziców i zawodzą przy nich, śmierć swych najdroższych gorzko opłakując i lament wznosząc z piersi już niewolnych. Zaś ich zwycięzcy są po prostu głodni i wyczerpani nocnym plądrowaniem. To jedzą, co im udało się znaleźć, gdyż nikt niczego nie dzieli, a każdy na tym poprzestać musi, co los zesłał. W zdobytych domach trojańskich mieszkają, wolni od chłodu otwartych przestrzeni i nocnej rosy. Pewnie po raz pierwszy całą noc prześpią bez ochrony straży. Cóż, jeśli bogów zdobytej krainy uczczą i zechcą oszczędzić świątynię, wówczas zwycięstwo pozostanie przy nich. Lecz niechaj żądza łupu nie ogarnia zwycięskiej armii, gdyż pragnąc powrócić, muszą raz jeszcze przebyć całą drogę, która przywiodła ich tam. Jeśli wojska będą splamione świętokradczym czynem, klątwa zabitych nieprzyjaciół dotrze do uszu bogów.